Jakiś miesiąc temu byłam z ekipą Polski Światło Czułe i z filmem Moje Córki Krowy w Białowieży i w okolicznych miejscowościach, gdzie pokazywaliśmy film. I właśnie w Białowieży zostaliśmy zaproszeni na wycieczkę po Białowieskim Parku Narodowym. Wyruszyliśmy rano o godzinie 6 z panią przewodniczką i nigdy nie zapomnę tego niezwykłego uczucia przejścia z takiego świata całkowicie skontrolowanego przez człowieka w świat dzikiej przyrody, tego ogromnego, spektakularnego, wielkiego, dzikiego ogrodu, jakim jest Puszcza Białowieska. I nagle poczułam się, że to jest takie miejsce, gdzie nic ode mnie nie zależy, gdzie ja nie mam żadnych praw, gdzie nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zerwać jakieś źdźbło trawy nawet, ponieważ to nie należy do mnie, to nie jest moja własność, ponieważ to jest czyjś dom, nie mój, ja tu jestem tylko gościem na chwilę. I poczułam, że jestem oto w środku Europy, takiej, jak wyglądała tysiące lat temu. To naprawdę niezwykłe uczucie. I myślę sobie teraz, że Puszcza Białowieska sobie da radę. Tak, jak sobie dawała radę przez tysiące lat. Tylko musimy, nie możemy jej w tym przeszkadzać. Pozwólmy jej żyć własnym rytmem, nie ingerujmy w jej naturalne procesy, bo z tego nic dobrego nie wyniknie. Myślę, że takie lekarstwo może być gorsze niż sama choroba. Puszcza sobie da radę, a choćbyśmy, nie wiem, jak bardzo chcieli, czasu życia puszczy nie da się zmierzyć czasem ludzkiej aktywności. Dziękuję bardzo.